Cześć tu Wilku, witam was bardzo serdecznie w już 16 odcinku mojej serii Zagrajmy w Roller Coaster Tycoon 3. W tym odcinku dokończymy scenariusz o nazwie Miasto Duchów. Tak jest, zostały nam dwie rzeczy do zrobienia. Najtrudniejsze myślę będzie zebranie w naszym parku 500 gości, a drugą kwestią, o którą musimy zadbać, jest wybudowanie, stworzenie kolejki, która osiągać będzie minimalną prędkość 58,16 mil na godzinę. Także no, nie będzie to takie super proste, ale mam nadzieję, że tutaj uda mi się to zrealizować. Tak więc jedziemy z tym. Pierwsze co musimy zrobić, to myślę sprawdzić ceny, bo te ceny nie są chyba idealne dla tych atrakcji. A tutaj z poprzedniego odcinku jeszcze nie zmieniłem, dobra. W każdym razie tutaj ceny też możemy zwiększyć troszeczkę. Wyniki prędkości, jak to wypada tak w sumie, bo tak nie patrzyłem. No nie, tego nie podciągniemy pod te 58. Gości spragnieni, no tu faktycznie jest tylko jedna budka, także druga myślę, że się przyda. W sumie może to. No, pożyczki warto brać w tej sytuacji. Trochę tutaj straciłem na budowie tej przejażdżki w poprzednim odcinku, tej przejażdżki, która no, miała spełnić ten jakże istotny warunek, mianowicie miała po prostu zapewniać to, że kolejka będzie poruszała się z prędkością wyższą niż te 58 z groszem mil na godzinę. Także teraz już zajmuję się jedną konkretną rzeczą. Chcę przygarnąć do naszego parku jak najwięcej ludzi, także do tego zrobię to, co zwykle robię w takich sytuacjach, czyli zwyczajnie pobuduję trochę mniejszych atrakcji. One, myślę, zagwarantują naszą parkowi dużą ilość gości. Tak więc do dzieła. Do dzieła i zaraz, myślę, to powinno się powieść. Słyszycie tam jakiś telefon pewnie, przepraszam za to. No, takich rzeczy nie idzie zaplanować, niestety. Fantastyczny dzwonek w tle pewnie, a ja tu się męczę. I zobaczymy, jak z tym wyjdzie. Tu już mamy skończone, można tylko zwiększyć trochę cenę, bo ta cena jest za niska zdecydowanie. Goście głodni, oj, ci nasi goście. No oczywiście trzeba o nich dbać, no. Nasz klient, nasz pan. Tak więc kurczaki od wejścia nas powitają. Widzimy, tak pięknie macha tymi łapkami. Już nieżywy kurczak. A kurczę, co ja z tymi mechanikami mam? Ciągle o nich zapominam. Coś też nie chcą u nas pracować, więc wezmę sobie jednego, który na pewno będzie chciał, także wyszkolę gościa. A wtedy, myślę, nie powinien on od nas uciekać już. Tak szybko znikałem, mówię, ci mechanicy od nas, że naprawdę, no nie ogarnąłem po prostu, że takowi odeszli niedawno. Dobra. Tu pełne obciążenie. Niech wszystko na pełnych obrotach pracuje. Jak tutaj wygląda z kolejkami? Tutaj było też zepsute. Przez moje nieogarnięcie oczywiście. Tak więc znowu musimy czekać na jakieś tutaj efekty. No dobra. Jeszcze. Wybuduję może jedną jedyną atrakcję póki co, którą będzie karuzela. Ona się znajdzie gdzieś tutaj. Będzie to kolejna atrakcja właśnie z serii tych, które mają nam dać klientów. Tak więc tu to prowadzimy zgrabniutko kolejną kolejkę. Dobra, ławka już się nie przyda. Tak więc otwieramy. No, klienci chyba nie od tej strony chcieli wejść, no ale dobra. Dwójka za coś takiego, zobaczymy. Tu trzeba, mówię, tutaj warto tak naprawdę analizować, co po prostu, ile po prostu pieniędzy chcą wydać nasi goście na tego typu atrakcje. Ta atrakcja już co, nie podoba się, widzimy. No, może tutaj mój błąd, może za blisko siebie je po prostu zbudowałem. Może ta tradycyjna karuzela jest lepsza od tej całej galerii potworów. No nie wiem, nie wiem. W każdym razie póki co mamy więcej już atrakcji niż jeszcze przed chwilą. I to jest plus. Widzimy od razu skok tych gości w naszym parku.
Tak więc czekamy na nich. Może coś od tej strony się będzie opłacało budować? No, myślę, że tak. Myślę, że to jest dobre wyjście. I po tej stronie parku warto coś mieć. Tak więc, o, same karuzele tutaj są. Może rotor tym razem. Tak więc, widzicie, tylko jedno typu karuzel, atrakcje póki co buduje. Chyba, że coś z takich rzeczy. Może upiorny diabelski młyn. Też mi się fajnie wpasuje tutaj w całą kompozycję. Tak więc czekam na jakieś pieniążki i myślę, że coś takiego tu powstanie. O, może jakoś ładnie. O, tutaj fajnie można wpasować w teren. Tak więc czekam na te moje groszaki, na te moje setki dolców. I zaraz ta atrakcja się pojawi na terenie naszego parku rozrywki. No, chyba straty ciągle tutaj są jednak. Także jeszcze trochę pieniążków tutaj przygarnę z chęcią. Tu wyjście, bardzo fajnie. Bardzo dobrze to wygląda. Oczywiście cena musi być trochę wyższa. 2,50 to powinna być dobra cena. Poczekajmy też na pełne obciążenie. Co myślą goście? Szukam czegoś bardziej emocjonującego. No, ale nie wszyscy, widzimy. Jednak są tacy, którzy chcą skorzystać z tej atrakcji. Tak więc im to zapewniamy właśnie. Śmieci wymiocione są problemem. Spójrzmy sobie, ilu dozorców w tej chwili zatrudnia nasz park. No, aż 4, także na tę ilość ścieżek to nie jest aż tak mało. Tak więc tutaj nie będę chyba nic zmieniał. Spójrzmy sobie na resztę naszego parku. Wszystkie dachy rozebrane? No nie. Tak więc weźmy się za rozbiórkę i tego. Zacznę spłacać zaraz te pożyczki, no bo niestety, no trzeba zdać sobie sprawę, że tutaj oprocentowanie jest bardzo wysokie i tak naprawdę ono często powoduje, że no, bankrutujemy wręcz w szybkim tempie, także tutaj trzeba o to zadbać jednak i nie pozwolić na to, żeby zawsze te pożyczki były. Jak widzicie, oprocentowanie aż na poziomie 11,9 z tego, co tam widziałem, tak więc no, wysokie, całkiem wysokie. Szukam tutaj jeszcze czegoś do rozwalenia. O, tutaj piękny dom. Trochę jeszcze będzie do tej uszkodzenia. W międzyczasie oczywiście nasz park będzie na siebie zarabiał. Także kolejne pożyczki będę mógł spłacić z powodzeniem. No, postarali się z tymi dachami. W tym scenariuszu projektanci, twórcy gry. Jeszcze trochę tego do rozebrania jest. W tym scenariuszu wyjątkowo, no nie wiem, czy o tym mówiłem, nie będę budował, nie będę tworzył nowego projektu kolejki. Znaczy w tym scenariuszu stworzyłem, w tym odcinku nie będę tego robił ponownie, no bo nie jest on już nam potrzebny tak naprawdę. Normalnie oczywiście, tak jak mówiłem już, nie wiem, 2 odcinki temu chyba, czy 3, będę to robił praktycznie zawsze. Bo oczywiście, no myślę, że faktycznie przy większości, no taka potrzeba nawet jest. Nie zawsze znajdzie się projekt optymalny do naszej zapotrzebowania w danym momencie, także powtarzam, będą takie projekty w każdym niemal odcinku. No dobra, tutaj chyba dachów nie ma do rozebrania, jeśli dobrze widzę. Nie, trochę jeszcze jest. Ja tak zawsze z jednej strony widzę te dachy, obskubuję. Tak więc jeszcze się rozejrzę dobrze. Nie, już chyba wszystko jest zrobione w tej chwili. O, jeszcze takie drobne elementy jakieś do usunięcia pozostały. No z tego klimatu tutaj już chyba nic nie zostanie zaraz. No niestety. Ja tu chcę zarabiać, a nie tutaj zabawiać gości. Nie no, oczywiście dla nich to też jest ważne, ale póki co, no jest tutaj walka o klienta, jeśli chodzi o ilość tych klientów, aniżeli, no plus pieniądze, aniżeli faktycznie o jakość jakąś tutaj, no przynajmniej tak to wygląda z mojej perspektywy w tej chwili. Zmienię sobie też cele badań i troszeczkę może uszczuplę te pieniążki na te badania. Pewnie przez pół roku będzie się jedna atrakcja nam tutaj pojawiała, tworzyła. No ale wydaje mi się, że właśnie teraz taki tutaj jest
jakby zapotrzebowanie. Tak więc teraz będziemy pakowali w te emocjonujące przejażdżki. Czy to w ogóle strat nie przynosi? Nie, chyba nie. Jednakże no wielce opłacalne też nie jest. Tak więc jakaś emocjonująca przejażdżka tutaj powstanie. Niech będzie to podwójne wahadło, ale czekamy na pieniądze w tej chwili. Nie chcę tutaj na zapas sobie robić problemów, także poczekam na nie po prostu. Już mamy 500, prawie, oj, spadło. Przyszło rozliczenie z tego miesiąca. No już mamy prawie 550 tysięcy dolarów, 550 dolarów oczywiście, także zaraz sobie mógł kupić tę atrakcję, jest ok. Budujemy teraz ścieżkę. To chwilę pewnie znowu potrwa. No dobra, już wezmę tę pożyczkę i szybko ją po prostu spłacę. Myślę, że ta kolejka się akurat szybko zwróci. Tutaj od razu trochę klientów pewnie będzie. Za trójkę. Myślę, że to nie taka straszna opłata jak za nią. Dobra. Tutaj będą oczywiście miejsca na jakieś stoiska, na jakieś ciekawe budki z kebabami, nie wiem z czym tam, co kto lubi, co tutaj jest, to nie wiem nawet. Coś takiego po prostu się tutaj znajdzie. Także czekamy na zyski. Tutaj akurat widzę, że całkiem sporo klientów z tego korzysta. Ja sobie może zwiększę jeszcze troszeczkę cenę, może być tutaj nieźle wydoić chyba. O, tutaj. Nie, już się pierwsi odbijają. Ale nie ma ich aż tak dużo, także chyba zostawię taką cenę, ona będzie właśnie optymalna. Spłaćmy pożyczkę. Okej. Okay. Tak więc powolutku sobie zarobimy. Spójrzmy, jak z tymi kolejkami wygląda. Tu może również warto zwiększyć troszeczkę cenę. Spójrzmy, jak sprawa z tym się ma. No dobra, tyle na razie zostawię. Przejdźmy do innych atrakcji. Tutaj nie ma za dużo tych klientów. Tu również, no jednak emocjonujące przejażdżki, no, w związku z tym scenariuszem będą bardziej opłacalne, jak widzimy. To też może zostać, ale jednak zainwestuję w takie bardziej emocjonujące. Na przykład z Szubienicza Karuzela. To będzie kolejna przejażdżka, którą tutaj wybuduję. Tak więc ona tu gdzieś powstanie jeszcze, tak myślę, gdzie ją tu wcisnąć. Myślę, że to będzie dobre miejsce, jakoś tak równolegle do tej, niech będzie. No, nie wiem, do końca mi się to udało, tak jak chciałem, ale dobra. Tak elegancko to sobie przejdzie. Tutaj. Ciach, 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 ciach. I zaraz goście będą korzystali z tej naszej atrakcji. 2,50 na wejście. Wszystko widzimy tematycznie powiązane. Tak więc klienteli trochę będzie. Dobra, już prawie osiągnęliśmy. No, może nie, może jeszcze nie, ale już dochodzimy do 400, więc wszystko jest na dobrej drodze, żeby dojść do tych 500 gości. Jeszcze pożyczki tutaj spłacę może. No nie przepadam za trzymaniem właśnie pieniędzy nie swoich w kasie. Tutaj trochę jeszcze cenę możemy zwiększyć. Już jest ponad 400, najczystszy park rozrywki, takie też wyróżnienie otrzymaliśmy. Ktoś się odbija? Nie widzę. No, pierwsi się odbili, dobra. 2,80. Czy to będzie dobra cena? Wydaje mi się, że tak. Także jeszcze coś tutaj powstanie. Rotor może, jako kolejna atrakcja. Kosztuje ciut więcej, no ale co zrobić? Dopiero za chwilę sobie będziemy mogli pozwolić na zbudowanie tej atrakcji. No, już jest ok, już możemy to zrobić. Tak więc... taka kolejka powinna wystarczyć. Oczywiście zwiększamy troszeczkę tę cenę. Za darmo to nie pracuje. Tak więc pełne obciążenie. I jedziemy z tym. Spojrzę jeszcze, mówię, jak tutaj się wygląda, jak wygląda sytuacja, czy ludzie się nie odbijają od bramki gdzieś tutaj, czy mają pieniądze, by skorzystać właśnie z tejże atrakcji. Nie, wszystko jest okej. Okay.
Możemy jeszcze ciut zwiększyć. Tutaj się przydadzą przy tych atrakcjach naprawdę kosze na śmieci, bo no widzicie chyba sami te wymiociny wszystkie. Także tu przyjdzie też dozorca do nas. Tutaj wyślę jednego. Niech się tu przejdzie, drugi w sumie też. No nie wygląda to za ciekawie. Wprowadzimy też toaletę. Miejsce na toaletę. Całkiem zgrabne tutaj jest. Tutaj nawet. Może od razu. Tu za 50 centów, także to powinna być dobra cena. A tutaj. Co możemy zrobić? Tu możemy zrobić śmietniczki oczywiście. Stylowe śmietniki. No dobra, zarobek jakiś jest. Gości też, no, całkiem sporo. Jeszcze myślę, jedna taka tego typu atrakcja i powinno być ich faktycznie w takiej ilości, jaka nas interesuje. Tak więc co nam zostało? Karuzeli łańcuchowej jeszcze nie mamy. Tak więc ta atrakcja zaraz już się pojawi w naszym parku. Na co tutaj po prostu czekać? Trochę może inaczej będzie to wyglądało, to wejście. Zwiększymy oczywiście gdzieś tak do 3,30. Zobaczę, czy ludzie chcą z tego korzystać. Nie, nie chcą korzystać, to jest za dużo. Tak więc 2,90. Nie chcą korzystać. 2,70. Trzeba naprawdę obadać często tę cenę, czy ona faktycznie jest dobra dla wszystkich klientów. No, tu widzę, nie ma problemów, tutaj wszyscy wchodzą chętnie, korzystają z naszej atrakcji, tak więc pozostanę przy niej. Spłacę zaraz kolejną pożyczkę gości. Mamy prawie 500. Uda nam się to osiągnąć? Udało się, także teraz została nam tylko jedna rzecz do spełnienia. Spełnię ją już teraz, tylko będzie potrzebna oczywiście pożyczka do niej. Ale to już w tej chwili nie jest tak naprawdę ważne. Pożyczek możemy sobie wziąć całkiem sporo teraz. Który tylko to był projekt? To był projekt Drewniana Dzika Mysz. I to był ten projekt. Tak więc... Jak to teraz to było? Nabudowałem pewnie tutaj milion ścieżek w tej chwili. I teraz to nam się nie wciśnie nigdzie, no. Nie zawsze jest to łatwe. Nie każdy projekt pasuje wszędzie, no i to jest problem. Ale ten ładnie wchodzi tutaj. Uruchomimy go. I stało się tak, jak to przypuszczałem tutaj. Zostałem prawdziwym potentatem. Tak więc udało nam się ukończyć ten odcinek. Ten odcinek, jak i ten scenariusz, to chciałem właściwie powiedzieć. Miasto Duchów, scenariusz numer 10. Tak więc już w następnym odcinku widzimy się ze scenariuszem 11. Gorąco zapraszam do oglądania. Zachęcam też do subskrybowania, do pisania do nas. Bardzo chętnie odpowiadamy na komentarze, czy też wiadomości prywatne. Tak więc, dzięki za uwagę. Grał dla Was Wilku. Cześć!